Dzień dobry, witam Państwa. Breaking news, ale oczywiście to nie w naszym stylu. Natomiast jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu mamy pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w roku 2024 i że to jest medal z dyscypliny, którą uprawiałem, kiedy byłem młodym człowiekiem. W zasadzie od początku studiów, potem przez kilkanaście ładnych prawie przez 20 lat poświęciłem się właśnie wspinaniu. No i teraz. Mamy to złoto. Ale oczywiście nie jest to w stylu kanału PAFERE, że omawiamy bieżące wydarzenia, dlatego ja postaram się opowiedzieć Państwu troszeczkę historii z roku 1988. Ale zacznijmy od pewnego takiego wpisu z interi. Mocna tyrada polskiego komentatora w trakcie igrzysk. Tak się kończy kolesiostwo. Polscy Floreciści, prze, niestety przegrali w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu z Włochami. Biało-czerwoni ulegli rywalom 39 do 45 i teraz pozostała im jedynie walka o miejsca 5. i 8. Pod koniec meczu komentator Eurosportu wygłosił bardzo mocne przemówienie na temat Polskiego Związku Szermierczego, który jego zdaniem ponosi odpowiedzialność za mało satysfakcjonujące występy naszych zawodników. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów na igrzyskach, nie tylko w Szermierce, mielibyśmy zdecydowanie mniej, powiedział Jakub Zborowski. Nie wiem, kto to jest Jakub Zborowski. Jest to, jak wiem, już słyszeliśmy, komentator Eurosportu. Bardzo mu dziękuję, bo chyba. Jest osobą odważną. Po tym, co się stało z, z przemysławem babiarzem, wypowiadanie takich słów no, może go drogo kosztować. Mogą go na przykład wywalić z tego, z tego całego związku. No i tutaj dalej czytamy, niestety słowa komentatora Eurosportu tego nie wróżą, czyli jakieś tam medali i, i, i zwycięstw, bo jego zdaniem układy w Polskim Związku Szermierczym wyhamowują rozwój tego sportu w naszym kraju. Proszę Państwa, no więc mamy złoto, mamy brąz we wspinaniu, ja się z tego ogromnie cieszę, ale oczywiście nie chcę właśnie o tym mówić, bo o tym mówią wszyscy dookoła, ja tylko mogę ubolewać, że o tematach, które ja poruszam, nie ma takiej wrzawy, jeżeli właśnie w mediach głównego nurtu, jak właśnie z odbytych jakichś tam krążków, gdzie ludzie wytrenowani, którzy trenują te swoje ruchy, te swoje właśnie akcje, w gruncie rzeczy, no, oni robią to wszystko dla swojej satysfakcji i o tym się mówi. To są milionowe wyświetlenia. Natomiast o tym, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, praktycznie w ogóle nikt nie mówi. Natomiast tu, właśnie mamy sport. No i cóż, się okazuje, że właśnie pan Zborowski, przepraszam, żeby się nie pomylić, sprawdzę jeszcze. Zborowski, Jakub Zborowski, twierdzi, że układy w Polskim Związku Szermierczym wyhamowują rozwój tego sportu w naszym kraju. No i yy, ja myślę, że. Właśnie wracając teraz do roku lat 1986-88, kiedy to my, może troszeczkę opowiem o historii. Otóż wspinaczka, od dawna ludzie interesowali się górami. W zasadzie na wykładach z historii na kursie Polskiego Związku Alpinizmu mówi się o Polakach, którzy zdobyli Ojos del Salado, o Ostrowskim, o Długoszu to był taki taternik znany. Mówi się właśnie o, ty, o, o tym. No wiadomo, ludzie chodzili w góry, zdobywali Materhorn, różnego rodzaju katastrofy, kiedy ginęli ludzie, właśnie jak na przykład ta na Materhornie, powodowały coraz większe zainteresowanie górami. Także to było naturalne. No i w Polsce w latach, właśnie to był rok 79, kiedy ja zacząłem myśleć o wspinaniu, kiedy zapisałem się do. Akademickiego klubu alpinistycznego Politechniki Warszawskiej, który już niestety nie istnieje, ale to był naprawdę bardzo dziarski klub, to pokolenie właśnie zmieniało nieco podejście do wspinania. Otóż góry były bardzo istotne, ale żeby dobrze się wspinać w górach, postanowiono wspinać się na mniejszych formacjach, żeby trenować. To były początki takiego treningu, można powiedzieć, sportowego. No i Polacy zaczęli jeździć w skałki. Krakusy, jak myśmy wtedy mówili, czy też jak się mówi dzisiaj poprawnie politycznie, Krakowianie, oni sobie tam trenowali na Zakrzówku i w skałkach, które mieli blisko Krakowa, natomiast Warszawa, Łódź, Katowice jeździły w skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale raczej w rejon Częstochowy, czyli Podlesice, Kroczyce, pod Podzamcze to właśnie były te rejony, które myśmy sobie upatrzyli. To były wtedy dziewicze rejony. Myśmy wtedy spali w namiotach. Pamiętam, to był lipiec chyba 1984 czy 5 roku, kiedy w skałkach byliśmy we trzech: w skałkach podlesickich. To jest w ogóle niewyobrażalne. Był Leszek Milczarek, Marek Fabianowski i właśnie ja. I ja sobie pojechałem do Warszawy. Wtedy ojciec Marka Fabianowskiego dał nam. Paczkę głównie z sernikami, bo wtedy myśmy odkrywali, że nasze ciała potrzebują. Myśmy jeszcze nie znali teorii diety, w ogóle teorii treningu nic z tego nie było znane, przynajmniej w naszym środowisku. No i właśnie dostawaliśmy sernik, bo wtedy odczuwaliśmy, że potrzebne nam jest białko po tych intensywnych treningach. I to był moment, kiedy w skałki jeździło się po to, żeby potem uderzyć w Tatrach, żeby zrobić coś sensownego w tych górach, które były już uważane za góry wysokie. Natomiast skałki były jakimś tam marginesem. Ale to właśnie Marek Fabianowski i Leszek Milczarek, niejako mówię o Warszawie. Oni zaprotestowali, powiedzieli, że nie, że skałki mogą być celem samym w sobie. Myśmy wtedy mieli za taki, za taki wzór, stawialiśmy Johna Bachara ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie wtedy rozpoczynał erę bulderingu, czyli w ogóle małych form, dwóch, trzech przechwytów, i na tym się w ogóle kończyła, kończyło całe wspinanie. Także to był ten okres, kiedy właśnie skałki zaczynały stawać się celem samym w, sto, w, samym w sobie. Ja wtedy byłem pracownikiem Instytutu Sportu, zajmowałem się akrobatkami, e, ciężarowcami, judokami z punktu widzenia mechaniki, teorii sportu, e, strategii, strategii prowadzenia walki i tak i i byłem święcie przekonany, że również takie same metody treningowe należy wprowadzić i do wspinania. No i Marek, z, z, z inspiracji Marka Fabianowskiego, który przyniósł mi dwie cegły. Ja pamiętam, jak dziś. Ireneusz Malarecki, teoria treningu sportowego. Fizjologia treningu, przepraszam, bo teoria treningu to była książka Zenona ważnego, który później był moim szefem. To był znakomity, znakomity szef, mistrz polski w skoku otyczce, jeszcze chyba z przedwojny, naprawdę, naprawdę wspaniała postać. Ja te dwie cegły przeczytałem, no i potem zacząłem się dzielić tą moją wiedzą i niejako automatycznie stałem się takim ekspertem od teorii treningowych, no bo znałem, znaczy podszedłem, tak jakby przeanalizowałem to, potem opowiadałem swoim kolegom, także nawet przyjeżdżali koledzy z Katowic czy z Krakowa, pytali się, byśmy sobie rozmawiali, potem zacząłem jakieś pisać artykuły i tak dalej, także to było taki, taki początek. No, ale potem pojechaliśmy do Francji, to były lata właśnie 86, 7, 8 i tam żeśmy się zdziwili, bo mieszkając w PRL-u, mając bardzo ograniczone możliwości wyjazdowe, nie mogliśmy po prostu jeździć na zachód i widzieć, co się tam dzieje. Byliśmy przekonani, że jesteśmy najlepszymi wspinaczami na świecie, i jeżeli tylko uda nam się wyjechać na zachód, no to my im tam na tym zachodzie pokażemy. No i jako alpiniści. Nagle pojawiła się taka ścieżka, że możemy w ramach treningu do gór wysokich też wyjeżdżać w skałki. Już ten trend taki, że właśnie skałki stają się celem samym w sobie. Już nawet przyszedł do Polskiego Związku Alpinizmu. Wtedy był Andrzej Paczkowski, być może państwu znany. Historyk był prezesem tego, tego związku. Znowu bardzo ciekawa postać, bardzo fajna, miła, otwarta. No i on stwierdził, że ok, skoro możemy jeździć w góry wysokie, to być może na tej samej zasadzie i wy z tych mniejszych form skalnych będziecie mogli jeździć po zachodzie. Po Byłem na tym pierwszym wyjeździe francuskim. Pojechaliśmy do Francji, myśleliśmy, że rzeczywiście tam coś pokażemy, no i niestety była totalna klapa, totalna klapa. Oni robili już trudności 7C, natomiast nasi najlepsi wspinacze, jakim się udało zrobić 6C, to był rzeczywiście wielki wyczyn. Topem dla nas było 6B. W dzisiejszych czasach zdaje się, że już jest 9C na pewno, a nie wiem, czy już nie ma 10A. Także wszystko to idzie. Bardzo, bardzo do przodu. Także wtedy, właśnie po powrocie, ja zacząłem bardzo tak, jakby popularyzować myśl o tym, że wspinaczka będzie niedługo na. Na igrzyskach olimpijskich, na pewno to będzie. Wyjechaliśmy też w tym samym okresie na takie zawody do Marsylii, zawody, na właśnie wspinaczkowe. Też jakoś no, byliśmy, po pierwsze, nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy w ogóle żadnych podstaw naukowych do uprawiania sportu na wysokim poziomie. Pamiętam, że wtedy Leszek Milczarek był no, w takiej, powiedziałbym, no, można powiedzieć depresja, to za duże słowo, ale był bardzo mocno rozczarowany, że myśmy wtedy pojechali na te zawody jeszcze w takich korkotrampkach, czyli butach wspinaczkowych, które robiliśmy z korkotrampków, z takich gumowych butów, które kupowali e, ludzie, którzy grali w piłkę nożną. E, ścinaliśmy te pierwsze korki, podklejaliśmy to mikrogumą i to były nasze najlepsze buty wspinaczkowe. No oczywiście wtedy już na zachodzie robiono wysokiej klasy firezy, boreale. To już były takie właśnie rzeczy, o których... Każdy z nas marzył. Ale te moje apele były mało słyszane. Nawet w tym środowisku, właśnie e, wspinaczy skałkowych, jakoś to e, przechodziło pomimo uszu. No i dlaczego ja teraz o tym mówię? Dlaczego e, mówię o, o Polskim Związku Szermierki w ogóle, o tym wszystkim? Bo później. Zawiązaliśmy komisję skałkową. To się udało tutaj przy poparciu właśnie Andrzeja Paczkowskiego, prezesa Polskiego Związku Alpinizmu. E, udało nam się stworzyć komisję skałkową, która właśnie zajęła się szkoleniami skałkowców, organizacją zawodów, e, szkolenia, wyjazdy, zawody. No ale jakoś tej perspektywy e, igrzysk olimpijskich jeszcze, jeszcze nie było. Nie udawało się to. No właśnie, i teraz jeszcze chciałbym zacytować po raz kolejny, bo mi chodzi o system, o to właśnie, w jakim systemie my funkcjonujemy. I cytuję właśnie Jakuba Zborowskiego, który, to, co mówi o związku szermierczym, ale to nie dotyczy tylko związku szermierczego miliona różnych innych polskich związków. Ja powiem krótko, tak kończy się kolesiostwo i układy w polskim związku szermierczym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów, czyli porażek na igrzyskach nie tylko w szermierce, mielibyśmy zdecydowanie mniej. Także wielka prośba o zainteresowanie się tym, co dzieje się na igrzyskach olimpijskich. Bo człowiek, który z Tom Manso Marinim mar 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 -ni walczył jak równy z równym, przed igrzyskami miał najwyższą formę. Trenuje teraz z dziećmi w Polanicy Zdroju, a Michał Sejs w turnieju indywidualnym zadał Czechowi trzy punkty. Niech sobie państwo sami ocenią, czy tak powinna wyglądać polska szermierka i polski sport, zagrzmiał Zborowski. Tutaj no, no chodzi o to, że po prostu nie jest dobra ta klasyfikacja, że kwalifikowanie ludzi na Igrzyska Olimpijskie jest niestety, jest niestety w wielu związkach uznaniowe, w związku z tym błędne. No i wracam teraz właśnie do tej komisji skałkowej, bo wtedy ja zaproponowałem, żeby wiedząc, mając to, mając to rozeznanie, no bo przecież pracowałem w Instytucie Sportu, miałem kontakt z różnymi związkami, widziałem, jakie tam są podchody po to, żeby ustawić swojego zawodnika i z tym swoim zawodnikiem pojechać na igrzyska, bo to są diety, bo to jest jakiś tam splendor, a jak ewentualnie wygra, to w ogóle już nie wiadomo, co się dzieje. Ja twierdziłem, że trzeba ustawić po prostu kwalifikowanie na zawody międzynarodowe w bardzo czysty sposób, że po prostu trzeba rozgrywać Puchar Polski i ten, kto wygra tych pierwszych trzech. I te pierwsze trzy, które wygrają Puchar Polski, to wtedy mają otwarty budżet z Polskiego Związku Alpinizmu właśnie na zawody, mogą sobie strenować według własnego uważania, mogą brać udział w różnych zawodach międzynarodowych i zbierać punkty. I trzeba by było tylko opracować algorytm właśnie punktów z Pucharu Polski i punktu, punktów zbierania punktów z zawodów międzynarodowych i w zasadzie tylko i wyłącznie te punkty, a nie żadne uznanie powinno decydować o tym, kto ma jeździć na zawody. I po prostu to, co sobie zrobiłeś w poprzednim roku, to teraz procentuje w roku następnym. Jeżeli ci się to nie uda, jeżeli zmarnujesz tą swoją szansę, te pieniądze, to po prostu ktoś inny zajmie Twoje miejsce. Nie powinno być żadnego uznania. Pamiętam, że wtedy były dosyć duże dyskusje, długie dyskusje, że jednak działacze chcieli mieć możliwość. Właśnie decydowania o tym, że ten nie pojedzie, tylko tamten pojedzie, bo to. Także no, miałem i w pewnym momencie odpuściłem, przeszedłem do komisji szkolenia już klubu wysokogórskiego Warszawa, który z takich względów, że finansowanie polskiego, znaczy yy, akademickiego klubu alpinistycznego Politechniki Warszawskiej się zakończyło, po prostu cała nasza grupa właśnie z AKA przeszła do KW i tam staliśmy się ponieważ byliśmy bardzo dobrymi wspinaczami skalnymi to staliśmy się również członkami zarządu poznawaliśmy pracę jak się tam pracuje i właśnie tam jako młody chłopak poznawałem układy układziki i to że prezesi Polskiego związku, i tutaj można sobie wstawić dowolny sport, mogą doprowadzić do tego, że ten sport będzie dołował, że nie leży w ich interesie promocja tego sportu. Absurdalne, absurdalne, nielogiczne, nielogiczne. Życiowe jak najbardziej, w stu procentach. Proszę Państwa, cieszymy się ze złotego medalu Mirosławy. Przepraszam, Aleksandry Mirosław, to zawsze mieliśmy też takiego wspinacza Piotrka Wojtka, także to są, to są zawsze takie mogą być pomyłki. Aleksandra Mirosław zdobyła złoto, jej się bardzo należy. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na pewną ważną specyfikę alpinizmu, która znaczy i, i tego wspinania właśnie na czas. To jest specyfika taka, że jeden błąd po prostu eliminuje. Tak jak w górach, jeden błąd i tracisz życie. To jest bardzo ważny element tego sportu, aczkolwiek muszę powiedzieć, że sam się złapałem na tym, że wczoraj, właśnie kiedy odbywały się te finały, zastanawiałem się, że jest to niesprawiedliwe, Ale, bo, bo na przykład tenisiści mają możliwość wielokrotnego powtarzania, dyskobole yy, ci, ci wszyscy zawodnicy właśnie mogą sobie to powtórzyć. Tu nie ma powtórki. Także Wielkie brawa dla naszej zawodniczki i też chylę czoła przed tym, że udało jej się pobić w eliminacjach dwukrotnie rekord świata, który zresztą ona wcześniej ustanowiła. Naprawdę przy tak wielkim skoncentrowaniu uruchomić, dać z siebie pełną parę. Jest naprawdę, właśnie we, w sporcie wspinaczkowym, gdzie najmniejszy błąd, poślizgnięcie yy, nogi, czy oślizgnięcie się palca na chwycie, yy, powoduje po prostu, że się odpada i koniec gry, koniec zabawy. Naprawdę jest to ogromny, ogromny sukces. No, a Pani Aleksandrze mogę tylko i wyłącznie życzyć tego, żeby zeszła poniżej 6 minut. A na koniec chciałbym Państwu zaproponować pewną. Pewną myśl Piotra Korczaka, pseudo szaleniec, jednego z najlepszych wspinaczy skalnych, właśnie którego poznałem i z którym miałem przyjemność współpracowania. Nigdy się z nim nie wspinałem, ale znaliśmy się, lubiliśmy się. Pomimo, że on był z Krakowa, a ja byłem z Warszawy, a w tamtym czasie wiadomo, że były takie animozje. Zresztą muszę powiedzieć, że z bardzo wieloma osobami z Krakowa dalej pracuję i bardzo owocnie. Także pozdrawiam również i te osoby. No i właśnie chciałbym, żeby Państwo wysłuchali na koniec to, co Piotr Korczak powiedział właśnie o wspinaniu, o perspektywie wspinania skałkowego, o perspektywie, że będzie to sport. Olimpijski i jak myśmy wtedy, w roku 1988, do tego wszystkiego podchodzili. Gdyby dzisiaj, gdyby nam Polakom udało się podejść do zagadnień społecznych, przewidując, co będzie się działo w przyszłości, to świat wyglądałby na pewno inaczej. Dziękuję bardzo i zapraszam na Piotra Korczaka. Dla mnie przepis na przejście każdej drogi był. Taki, że po prostu trzeba załadować tak, żeby na tą drogę mieć przewagę. I tutaj można powiedzieć, że pewną wspólnotę myśli znalazłem ze szkołą warszawską, reprezentowaną przez no, wspomnianego tutaj Leszka, Micialka, głównie Marka Fabianowskiego i, i, i ich takiego, no, można powiedzieć, tutaj. I taką osobę, która nad nimi ciuwała. Moim zdaniem, yy, yy, chyba największego niespełnionego wizjonera polskiego spinania na tamtych czasów. Myślę o Janie Wojciechu Kubaniu. To był pierwszy człowiek, yy, który twierdził, że spinanie kiedyś się stanie sportem że ono trafi na olimpiady, że my musimy do tego podchodzić jak do biegu na 100 metrów, czy do maratonu, czy podnoszenia ciężarów, że takie iść będzie, że nie ma wyjścia i musimy iść w kierunku jakichś nowoczesnych metod treningowych. Myśmy się trochę łącznie z jego i podśmiechiwali z tego jego zelotyzmu, natomiast... To się okazało trafnym przewidywaniem. Jeżeli tu można czegoś żałować, to to, że, yy, że no, nie poszliśmy w kierunku, który on gdzieś tam zarysował, bo można było wcześniej osiągnąć znacznie więcej.